Proszę Państwa, no temat jest ogromny, bo musielibyśmy tutaj mnóstwo przykładów pokazać, nawet bieżących, ale trochę z dzisiejszych czasów też mamy przykłady, ale zacznijmy z czego to się wzięło, czyli od genezy. Jak wiadomo, w każdej wojnie, obojętnie w jakiej epoce, jest zawsze dyskusja, kto ma główne zasługi. W przypadku, nie wiem, wojen napoleońskich raczej nie było problemu z rozstrzygnięciem, kto miał główną zasługę w kolejnych bitwach. Natomiast już na przykład z późniejszych czasów, ja przypominam, że po 1945 roku w Związku Radzieckim pojawił się spór, czy to jest Żukow, czy Stalin. Także wiadomo, Żukow o mało nie przypłacił tego życiem. Także to jest zjawisko historii spotykane, że po jakiejś wojnie zwycięskiej zgłasza się co najmniej kilku chętnych do tego, żeby być tym głównym zwycięzcą. I tak samo jest w przypadku Bitwy Warszawskiej, bo to musimy rozróżnić, czy zwycięstwa w całej wojnie, która no, tam toczyła się przez kilkanaście miesięcy, czy też w tym konkretnym kilkunasto czy kilkudniowym wydarzeniu, jakim była sama Bitwa Warszawska. Tu nam będzie oczywiście trochę łatwiej z punktu widzenia historycznego, jak wiadomo, Piłsudski w tej bitwie takiego czynnego udziału nie wziął, ale w roku 1920 nikt nad tym się początkowo nie zastanawiał, chociaż już zaczęły się takie głosy, które miały pokazywać jakby, gdzie był ten klucz do zwycięstwa. I oczywiście no, prasa piłsudczykowska, która wtedy jeszcze nie była taka dominująca, wskazywała oczywiście Piłsudskiego, natomiast prasa narodowej demokracji, tutaj często w publicystyce popełnia się błąd, bo mówią, że zaczęto lansować Rozwadowskiego. Rozwadowski nie cieszył się wtedy jakimś wielkim sentymentem w kręgach narodowej demokracji. Dopiero potem. Czyli to nie endecja rozpoczęła kreowanie Rozwadowskiego. Rozwadowski nie miał żadnego zaplecza politycznego. Nawet czytając dzienniki Juliusza Zdanowskiego, jego czołowego działacza narodowej demokracji, który pisał na bieżąco, to tam gdybyśmy prześledzili, to Rozwadowski ma złą opinię. Generalnie endecja nie lubiła generałów, o tak to można powiedzieć. Sam Dmowski był takim no, trochę antymilitarystą, co potem mu wypomniał na przykład generał Januszajtis, że ten czynnik nie był doceniany i przez to przegraliśmy. Natomiast prasa endecka może inaczej, zaczęła lansować tezę właśnie o cudzie nad Wisłą, generał Weygand się pojawiał, czyli ten czynnik francuski. Zarówno Haller, jak i Rozwadowski byli gdzieś dopiero w drugim planie. Także początkowo było to na tej giełdzie, jakby pojawiały się te trzy nazwiska, czyli jest Piłsudski, Rozwadowski, no i Weygand. Ta teza oczywiście w Polsce dzisiaj jest niepopularna, ale ona była bardzo popularna. Na przykład na Zachodzie było powszechne przekonanie, że to generał Weygand był autorem tego zwycięstwa. I proszę Państwa, jaki był stosunek Piłsudskiego początkowo do tego problemu? Jakbyśmy porównali to, co mówiono i to, co on sam o sobie mówił w latach 30. z tym, co mówił tuż po wojnie, to jest zasadnicza różnica. Dlatego, że w roku 1921 on jakby rozkładał te zasługi dosyć sprawiedliwie. Jest taki list dziękczynny do generała Rozwadowskiego z 1 kwietnia 1921 roku, gdzie tam jest pełen pochwał właśnie pod adresem generała Rozwadowskiego i wtedy Piłsudski był autorem takiego powiedzenia w nieszczęściu jedynie. Czyli, że w tej trudnej sytuacji właściwie tylko pan mnie wesparł. I Piłsudski to w tym liście wyraził, czyli wydawało się, że jakby zachował się dosyć sprawiedliwie. Natomiast sytuacja zaczęła się zmieniać gdzieś mniej więcej od roku 24, kiedy ukazała się książka Piłsudskiego, rok 1920, która była teoretycznie polemiką z Tuchaczewskim, czy taką dyskusją z Tuchaczewskim na temat tej całej wojny, natomiast tam oczywiście pojawiły się oceny poszczególnych dowódców i cóż się okazało, że w zasadzie albo w ogóle ich nie ma, albo są traktowani, że w zasadzie cała ta porażka to jest wina generałów, a o Rozwadowskim jest, że owszem, wierzył w zwycięstwo, ale w sumie to był człowiek, który codziennie miał inną koncepcję, do żadnej się nie przywiązywał, nic nie zrealizował, a poza tym nie utrzymywał tajemnicy.
No jak to się ukazało, no to był pewien wstrząs, nawet nie pewien, wśród tej generalicji, która odgrywała czołową rolę w Bitwie Warszawskiej. I tu zaczęła się wojna nerwów. Przypominam, że w roku 1924-1925 Piłsudski jeszcze nie rządził. Ale atak prasy piłsudczykowskiej na Wojskowe Biuro Historyczne, na profesora Mariana Kukiela, za pierwsze opracowania, które były na temat Bitwy Warszawskiej, i rzucenie podstawowego zarzutu, to znaczy wysunięcie podstawowego zarzutu, który polegał na tym, że dokumenty są fałszowane. Właśnie w tym, że w Wojskowym Biurze Historycznym, przypomnę, że powołano nawet komisję sejmową, na czele której stał, czy w skład której wchodził też profesor Władysław Konopczyński, jeden z najwybitniejszych historyków, czyli wysunięcie zarzutu, że fałszuje się dokumenty, i wtedy jeszcze nikt tak nie bardzo wiedział, o co chodzi, jakie dokumenty można sfałszować i o co chodzi tej stronie piłsudczykowskiej. To już był rok 25, proszę Państwa, czyli rok przed zamachem majowym. Ta wymiana ognia była dosyć propagandowego, dosyć duża, natomiast przewrót majowy jakby przeciął tą sytuację, postawił przeciwników Piłsudskiego w tej dyskusji historycznej na bardzo niezręcznej pozycji, czy na z góry przegranej pozycji, dlatego że w grę zaczęły wchodzić też czynniki administracyjne. Czyli przypomnę, po 26 roku, po maju, aresztowano trzech generałów, wśród których było dwóch, którzy brali bezpośredni udział w Bitwie Warszawskiej, wiedzieli dokładnie, no, jaka była prawda, to znaczy Włodzimierz Zagórski i Tadeusz Rozwadowski. Jeszcze był generał Jaźwiński, który też był aresztowany. Malczewski też. Malczewski. Także, aczkolwiek i proszę Państwa, oczywiście zarzuty były natury tam kryminalnej, to mniej więcej z dzisiejszych czasów też nieraz znamy, że jak kogoś chce się wyeliminować, to wysuwa się przeciwko niemu zarzuty, na przykład, że jest złodziejem, albo że liczne malwersacje, potem nigdy się tego do końca nie udowadnia, ale człowiek już jest jakoś załatwiony. W tym przypadku chodziło też o fizyczne uwięzienie, że Rozwadowski, przypominam, był więziony przez cały rok, do 27 roku. I teraz powstaje pytanie, czy przyczyną aresztowania Rozwadowskiego w 26 roku było to, co niektórzy wysuwają, że on wydał rozkaz, który na Cytadelę miał dotrzeć w 13 maja 26 roku, że schwytanych buntowników nie szczędzić życia, czyli chodziło o zamach majowy. Czyli tak jakby był rozkaz do tego, żeby na miejscu ich rozstrzeliwać, że to była główna przyczyna. I tak niektórzy sądzili, że ten rozkaz, który nie był przecież wykonany, no ale był, dotarł, czy tam nie dotarł, w każdym bądź razie, że to była przyczyna, natomiast tego zarzutu nie stwierdzono, znaczy nie sformułowano. Zarzutem były malwersacje w okresie lat 20. I tutaj możemy odpowiedzieć sobie dzisiaj, ponieważ ostatnia rozmowa, jaką miał Rozwadowski z Piłsudskim już po zwolnieniu z więzienia w Wilnie, no była krótka i zakończyła się ze strony Piłsudskiego, ale Bitwę Warszawską wygrałem ja. Co to oznaczało? To znaczy, że to było to, co się działo w Piłsudskim. Ja wygrałem Bitwę Warszawską, teraz was zwalniamy. I proszę Państwa, z czego to się wzięło? Gdzie Rozwadowski sformułował tezę, że to jednak nie Piłsudski wygrał Bitwę Warszawską? Publicznie nigdzie tego nie powiedział, dlatego że on właściwie aż do opublikowania książki już po jego śmierci, ten generał Rozwadowski, nigdzie takiej tezy nie lansowano, że on wygrał. Natomiast, proszę Państwa, w roku 1926 Rozwadowski wysłał kilka listów, memoriałów do generała Żeligowskiego, w których, one nie były upublicznione, w których sformułował swoją ocenę tej sytuacji, tego konfliktu, jaki od 24 czy 5 roku miał miejsce. I tam zawarł taki, w jednym z listów z końca kwietnia 26 napisał: jak powszechnie wiadomo, tylko dzięki mnie ta bitwa została wygrana i byłem jedyny, który podtrzymał naczelnego wodza w tym w okresie załamania i mnie głównie ta zasługa się należy, ale nie mówiłem to dla dobra państwa. Proszę Państwa, Żeligowski był stronnikiem, był wtedy ministrem spraw wojskowych, stronnikiem Piłsudskiego i bezwzględnie ten list dotarł do Piłsudskiego. Czyli on to przeczytał. I myślę, że to była główna przyczyna
później aresztowania Rozwadowskiego. Zakwestionował na razie w liście do Żeligowskiego, ale przecież było w cudzysłowie niebezpieczeństwo, że zacznie mówić publicznie, udzielać wywiadów czy napisze jakąś książkę. To, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak ci generałowie się obawiali publicznego wypowiadania się na ten temat, świadczy to, że książka Józef Piłsudski jako wóz i dziejopis, która ukazała się w 1926, była pod pseudonimem Karol Pomorski. No dzisiaj większość historyków uważa, że to jest książka generała Sikorskiego, który jest bardzo krytyczna wobec Piłsudskiego. Pewnie jakby pod nazwiskiem pisał, musiałby to jakoś ubrać bardziej dyplomatycznie. Ale to świadczy o tym, jaka była atmosfera, prawda? Że ta jakby wolność dyskusji była coraz bardziej ograniczana, a niektórzy generałowie już po śmierci generała Zagórskiego, no to już mogli się obawiać jeszcze więcej niż tylko uwięzienia. No i rok 26, proszę Państwa, to jest taki przełom, jeżeli chodzi o oddziaływanie na świadomość społeczną, bo zaczyna, rusza do boju, tak byśmy to nazwali, propaganda, która ma po pierwsze przewagę nad innymi mediami, bo cenzura może funkcjonować dowolnie, albo zastraszanie, i zaczyna się kult jedynego zwycięzcy. Oczywiście on jest w edukacji, głównie w wydawnictwach propagandowych. Historycy oczywiście piszą na ten temat, ale też omijają tak zwane rafy, czyli jakby nie pisze się o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce, natomiast nikt nie mógł napisać na przykład o załamaniu się Piłsudskiego. Rozkaz numer 10 tysięcy Rozwadowskiego został opublikowany w książce Generał Rozwadowski, ale na przykład w literaturze no tak średnio funkcjonował, bo chyba przed wojną Waligura to chyba go w ogóle nie wymienia, o ile się nie mylę. Czyli dymisja Piłsudskiego 12 sierpnia jest tematem, który nie istnieje. To znaczy opinia publiczna, no już po kilku latach czy kilkunastu, teoretycznie mogłaby poznać tą sytuację, i to jest, proszę Państwa, od dymisji Piłsudskiego to jest dopiero rok 62, czyli kiedy Instytut Piłsudskiego opublikował ten akt dymisji, a do tego czasu jakby to nie istniało, więc to świadczy o tym, i być może, proszę Państwa, ten zarzut, który pojawił się w roku tam 25, że fałszuje się dokumenty, to było takie przygotowanie, że no, a jak ktoś opublikuje ten akt dymisji, a przecież Witos miał to w ręku, kopię zrobił, prawda, więc mogło nagle to się pokazać w jakiejś gazecie, to wtedy można było powiedzieć, na przykład, tak przypuszczam, że powiedzieć, że to wszystko są fałszywe dokumenty. Zresztą dzisiaj niektórzy historycy z niektórych kręgów robią to samo, jak jest jakiś niewygodny dokument albo coś, to że to jest albo fałszywka, albo spreparowane i tak dalej, wtedy trudno dyskutować. No bo można zakwestionować każdy dokument. A więc, proszę Państwa, mniej więcej do 1939 roku właściwie jakakolwiek dyskusja na ten temat była niemożliwa. Pojawiały się oczywiście takie prace jak Karol Pomorski, książka Sikorskiego. Oficjalnie Sikorski też opublikował książkę Nad Wisłą w Krą, ale tam te tematy się właściwie nie pojawiają. Oczywiście ta książka też była przyjęta bardzo źle przez kręgi piłsudczykowskie, no bo on przypominał rolę Piątej Armii i walki nad Wkrą. Tu właśnie mam najnowszą książkę profesora, tak? To jest Nasielsk 1920, profesor jest zdania, że to tam się rozegrała główna. Pokazywałem. A, no właśnie, czyli już była pokazana. Ale oficjalna będzie 15 promocji. No właśnie. Nasielsk. Wszyscy odkładają na ten. Redaktor Engelgard niestety był na korytarzu i nie widział, jak pan profesor pokazywał. Ale za to jest podwójna reklama. Reklama. Proszę Państwa, a więc w opinii publicznej, która no, jakby nie miała możliwości wyrobienia sobie zdania obiektywnego, a część w ogóle publiczności się w ogóle tym nie interesowała, była pod wpływem, nazwijmy, oficjalnej propagandy. Ta propaganda oczywiście ona dochodziła do takich groteskowych rozmiarów, czyli na przykład już Piłsudskiego nieomal tutaj religijny kult się pojawił. Ja w najnowszej Myśli Polskiej, która się ukaże we wtorek, polecam kazanie księdza Józefa Warszawskiego z 64 roku, albo nie, z 60, to była okrągła rocznica Bitwy Warszawskiej, 40, gdzie on polemizuje z jedną publikacją, która w Londynie się ukazała, właśnie twierdząc, że doszło już do takiego
no, próby sakralizacji postaci Piłsudskiego, że on jakby był wysłannikiem niebios w tym cudzie, który miał miejsce. No, tak wprost tak jest napisane. Oczywiście ksiądz Józef Warszawski, który był zwolennikiem generała Hallera, no i tam jest to starcie właśnie tych dwóch racji. Ale rzeczywiście coś takiego jest. Ja tutaj Państwu nie podam konkretnych przykładów, bo moglibyśmy odczytać to, co pisała prasa. Nie wiem, czy będziemy teksty pisać, to wtedy można. Jakie wiersze były i tak dalej. No był jeden genialny wódz. Profesor, w tej całej dyskusji, zresztą dzisiaj prawdopodobnie też nikt nie zadaje pytań, a właściwie skąd ten najazd bolszewicki się wziął? No bo u nas się mówi tak, najazd bolszewicki, no ale jakaś przyczyna tego była. Jak wiadomo, nie wiem, jakie jest zdanie pana profesora, ale przed wojną byli historycy, ale raczej wojskowi, którzy mówili, że należało podjąć rokowania na początku, czy na przełomie 19 i 20 roku. Przepraszam, a wyprawa kijowska to nie była prowokacja? No właśnie o tym. Teraz nie ma dyskusji, że mało czasu. Że ta inwazja z czegoś się wzięła. Na ten temat nie ma dyskusji. W tej chwili załatwia się to w ten sposób. Tencyjne starcie było nieuchronne i tak dalej. Nie wiem, może było nieuchronne, ale to w powszechnej opinii historyków na Zachodzie, no już nie mówiąc o rosyjskim, to Polska była agresorem. To jest opinia cała jakby światowa. U nas natomiast tej refleksji nie ma, że jakiś błąd mógł ktoś popełnić. No druga to jest kwestia oczywiście znaczenia manewru Znak Wieprza, który teraz wyszedł taki album, który wydał Tymoteusz Pawłowski, który z kolei, proszę Państwa, Hallera uważa za no, najgorsze, co mogło być, nieudolny i tak dalej, natomiast co o dziwo, próbuje Rydza Śmigłego na głównego zwycięzcę krować, nawet kosztem marszałka. A więc mamy tutaj również, proszę Państwa, pewne spory wewnątrz obozu Piłsudczykowskiego. Czyli Wieczorkiewicza. Tak, tak. I taki, no dosyć, nazwijmy, kontrowersyjny. Proszę Państwa, jest rok 39 i nagle jakby kończy się koniunktura dla, nazwijmy, sanacyjnej czy piłsudczykowskiej propagandy, bo wszyscy zaczynają w nich walić jak w bęben, mówiąc oficjalnie. W PRL-u temat w ogóle nie istnieje, czyli lata 45-89, właściwie o wojnie 20 roku się nie mówi. Tak w ten czy w sposób, czy inny. No, te problemy, o których my mówimy, no, że to jest taki... No, pojawiają się oczywiście artykuły, może pan profesor coś powie na ten temat, ale generalnie jakby w przestrzeni publicznej ten temat nie istnieje. Natomiast na emigracji zaczyna się walka między, nazwijmy, zwolennikami endecji, chadecji, ludowców kontra Piłsudczycy, którzy jakby odzyskują w pewnym momencie trochę wigoru. I przypomnę tutaj książkę, no wszyscy ją znają, Jędrzeja Giertycha, Rozważania o bitwie warszawskiej, no to jest 1000 stron, gdzie to jest, tam są zebrane te wszystkie głosy Aleksandra Kędziora, majora Kyci i tak dalej. Ta książka została wznowiona chyba w latach 90. w Polsce. Ona jest o tyle ciekawa, że jakby jest dokumentacyjnie, tam można prześledzić całą tą dyskusję, która trwała z, proszę Państwa, na emigracji. Ale w Polsce, a propos, no jednak są też, bo wychodzą pamiętniki Rataja. Czyli to jest rok 65. Jak tak czytałem, to dziwne, że cenzura to puściła, ale puściła i wspomnienia Rataja są druzgocące dla Piłsudskiego. On był bezpośrednio świadkiem tego, co się działo wewnątrz Rady Obrony Państwa, ale i tam jest cały rozdział poświęcony załamaniu się Piłsudskiego. To jest bezpośredni świadek. Tym bardziej wiarygodny, że był to człowiek, który sympatyzował z Piłsudskim. No bo Witos to, chociaż Witos też bronił Piłsudskiego, dopiero potem we wspomnieniach na pierwszy plan wysunął Rozwadowskiego, ale te wspomnienia pisane były już długo potem. Natomiast Rataj był człowiekiem no, uchodzącym za, nazwijmy, człowieka Piłsudskiego wewnątrz Ruchu Ludowego. To było przesadzone trochę, ale tym niemniej tak było. Więc to mówię o tych faktach, które się... No i w roku 62 ukazuje się akt dymisji Piłsudskiego, chyba w piśmie Niepodległość, to wychodzące na emigracji. Ale no, kto w Polsce czytał pismo Niepodległość, które wychodziło w Nowym Jorku? Więc w zasadzie ten temat w Polsce Ludowej po pierwsze, jest rzadko podnoszony, a dwa, zaczyna rosnąć z powrotem mit. No wiadomo, propaganda oficjalna, rugowanie Piłsudskiego, więc w takiej podświadomości
ludzi, którzy się interesowali historią, zaczyna znowu ten mit kiełkować, który wybuchł z pełną jakby siłą po roku 89, gdzie już właściwie mamy w tej chwili, gdybyśmy tak przeanalizowali politykę historyczną pod tym kątem, no to mamy powrót do czasów sanacyjnych. Może w innych trochę rozmiarach i tak dalej, ale tym niemniej proszę przyjrzeć się za przyszłą sobotę, jaki będzie przekaz mediów. To już możemy w punktach powiedzieć, co będzie. Główne uroczystości będą w Sulejówku, czyli to już wskazuje jakby kierunek natarcia. Się nie działo w Sulejówku w 20 roku, później nic. No właśnie, ale jest muzeum Józefa Piłsudskiego i będzie otwarta jakby pierwsza część, czyli jakby skierowana jest jakby uwaga już na Piłsudskiego. Proszę zauważyć, że drugie obchody będą w Radzyminie i tu organizuje samorząd województwa, gdzie głównymi postaciami będzie Haller i Witos. No więc tutaj będzie tak ciekawe, no ale oczywiście cała medialna narracja będzie w tym w kierunku tego Sulejówka. Proszę Państwa, i tutaj dochodzimy jeszcze do jednej ciekawej rzeczy, to znaczy zachowania się historyków zawodowych. Ja teraz napisałem taki tekst o Radzymin w strategii generałów Rozwadowskiego i Hallera. No i nie wiem, czy mam rację, ale napisałem, że profesor Wyszczelski jest jedyny, który jakby stawia pewne kwestie i odpowiada nie tak, jak trzeba z tego punktu widzenia. Znanie polityki historycznej. Tak, 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 bo ja nie wiem, czy ktoś jeszcze mówił. Są jeszcze. Janusz Szczepański, profesor Kamili, są jeszcze, ale... Są mniejszości. Na przykład podejście do rozkazu 10 tysięcy jest ciekawe, bo tak, albo w ogóle taki historyk, na przykład profesor Suleja ostatnio wydał biografię Piłsudskiego, nie ma nic o rozkazie 10 tysięcy, mimo że poświęca Bitwie Warszawskiej sporo. Natomiast niektórzy historycy, jakby nie mogąc ominąć tego problemu, tłumaczą. W książce o księdzu Skorupce jest zdjęcie rozkazu numer 10 tysięcy i podpis pod zdjęciem jest taki. Rozkaz numer 10 tysięcy napisany przez generała Rozwadowskiego, podyktowany przez Józefa Piłsudskiego. Czyli jest nowa narracja. Najpierw nie było rozkazu 10 tysięcy, a teraz już jest podyktowany. Rzeczywiście Piłsudski wiedział o koncepcji Rozwadowskiego, ale przecież dlaczego po pierwsze nie podpisał tego rozkazu, tylko przyjął do wiadomości? Dlaczego w książce rok 1920 odciął się od tej koncepcji, twierdząc, że jest nonsensowna? Czyli uderzenia na północy i skoncentrowania większości sił jednak na północy, a nie w grupie uderzeniowej. A więc jakby popadają też w sprzeczność z samym Piłsudskim, który tej koncepcji po prostu przyjął do wiadomości, ale nie akceptował. Ale to jest pytanie, które należałoby zadać. Skoro tak, to jakim był, co to był za naczelny wódz, który musiał zgodzić się z koncepcją, której nie akceptował? I z czego to wynikało? Czy wynikało to z tego, że po prostu, róbcie co chcecie, ja wyjeżdżam i niech wejdą i Rozwadowski rządzą, no to mniej więcej tak było, czy też to samo dotyczy aktu dymisji. Jaki był cel złożenia tej dymisji i jakie były motywacje Piłsudskiego? Bo tutaj oczywiście możemy rozważać, że on jakby umywał ręce, nie chciał brać udziału w tych rokowaniach pokojowych, które wówczas były, które Anglia forsowała i jakby zostawiam wam otwarte pole. Ale jeżeli Witos ma rację, to Piłsudski powiedział, niech pan zrobi z tym, co chce. Czyli na drugi dzień mógł to ogłosić w gazecie teoretycznie. I co by się wtedy działo? Jeszcze przyjedzie Pompeo z rozkazem, tak. Ale to nic nie na temat, proszę nie. To jest na temat, on przyjeżdża na obchody. Znaczy z naczelnika państwa i na CP, tak, czyli politycznie i wojskowo. Proszę Państwa, konkludując, bo pewnie jeszcze jakaś dyskusja będzie, mamy do czynienia w tej chwili niewątpliwie z powrotem do narracji z lat 30., czyli nie dyskutowania o rzeczach wątpliwych czy też niewygodnych i przedstawiania takiej wizji tego wydarzenia i całej tej wojny jako starcia cywilizacji, walki dobra ze złem, uratowanie całego świata. Na przykład
proszę Państwa, będzie taka narracja na pewno, że uratowaliśmy pół świata. Tylko dlaczego ta cała Europa w ogóle się tym nie przejmowała? Dlaczego Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia prowadziły rokowania z bolszewikami w tym samym czasie, jak oni szli na Warszawę? To znaczy co, nie mieli w ogóle poczucia zagrożenia? Nie byli przestraszeni, że jak Polska padnie, to oni następni padną? No widocznie nie. Proszę Państwa, Zachód był, zacierał ręce, że Polska dostanie po łapach. No może Francuzi trochę bardziej się obawiali. Jest kwestia Niemiec. Na przykład, jak Niemcy się zachowywali? Właściwie na ten temat takich wielkich badań, teraz wyszły takie dokumenty Niemcy wobec wojny z 1920 roku, one są po niemiecku, ale jest duży wstęp, gdzie wyszło tak, że Niemcy się wahali, wiedzieli tak, że to jest na pewno szansa na likwidację skutków traktatu wersalskiego na wschodzie Europy, a Polska była zwornikiem tego systemu. Szansa, ale to nie znaczy, że to się ziści. Były też w polityce niemieckiej głosy, że trzeba dopomóc Polsce. Głównie z kręgów konserwatywnych, chociaż przeważały sympatie do bolszewików. I proszę Państwa, czy było możliwe, żeby armia bolszewicka na wypadek zwycięstwa przesunęła się dalej na zachód? Moim zdaniem z punktu widzenia wojskowego nie. Nie była w stanie. Gdyby wybuchła oczywiście jakaś rewolucja w Niemczech, to może tak. Ale przypomnę, że po wymianie depesz między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Niemiec i Czyczelinem armia ta miała zatrzymać się na granicy z 14 roku. Teraz wyszła taka książeczka Wojny polsko-rosyjskie XVIII-XX wiek, gdzie jest nawet mapa całej Europy, gdzie strzałkami państwa Ateny i Lizbona. To jest ostateczna jakby linia, do której mieli dojść. Ja uważam, że Polska uratowała swoją niepodległość, natomiast skłaniam się do tego, że głównym celem tej operacji była rzeczywiście wśród przywódców bolszewickich były dwie szkoły, proszę Państwa. Wbrew pozorom Trocki, który uchodził za zwolennika permanentnej rewolucji, był sceptyczny, że za daleko się posuwamy na zachód, dojdziemy do terytorium Polski etnograficznego i się skończy. Tego samego zdania był Marchlewski, i tego samego zdania był, zdaje się, Dzierżyński. Natomiast takiemu entuzjazmowi uległ Lenin i Stalin też, który wtedy jeszcze takim realpolitik nie był, jak później. I proszę Państwa, jest taki charakterystyczny list Dzierżyńskiego, jak już uciekli z Białegostoku i on pisze do siostry: od dłuższego czasu miałem przeczucie, że tak się skończy. Czyli, że jak wejdziemy na teren etnograficzny Polski, to jakby skończy się koniunktura. Ale to jest prawda dyskusja, która no, u nas jakby nie istnieje, bo jest uratowanie Europy i świata. Pytanie brzmi, czy mimo wszystko jest aż tak źle? Otóż wydaje mi się, że nie. Przede wszystkim wśród głównie młodego pokolenia narasta coś takiego jak legenda generała Rozwadowskiego. Parę lat temu były badania wśród właśnie młodych ludzi, kto ma największe zasługi w Bitwie Warszawskiej i było Piłsudski 70%, ale 30% Rozwadowski. To było ładnych parę lat temu. Teraz myślę, że ten procent jest większy. Z czego to wynika? Proszę Państwa, każdą legendę zwalcza się kontrlegendą. Racjonalne argumenty nieraz nie wchodzą w grę. Czyli żeby przeważyć jakąś legendę, to musimy wykreować inną. I generał Rozwadowski się dobrze nadaje. Dlatego mówię to trochę cynicznie, ale niestety tak to jest. Dlatego, że jest ofiarą. I to fizyczną ofiarą, czyli ten skrzywdzony. A jak ludzie odkryją, że ktoś ma olbrzymią zasługę, a jednocześnie jest poniewierany, czy był poniewierany, człowiek, który nie ma do dzisiaj pomnika w Warszawie, przypomnę, ma być pomnik przyjaźni polsko-tureckiej. Tureckiej, jakiś wezyr, który z Żółkiewskim się wita gdzieś tam, ale podobno to Turcy finansują, natomiast odrzucono wniosek o pomnik Rozwadowskiego, Rada Miasta. Być może trzeba to trochę bardziej lobbować i tak dalej. Rozwadowski ma ulicę malutką na Pradze, ale no to jest mało. Trochę lepiej z Hallerem, ale on, bo ma pomnik Armii Błękitnej i plac i po piersie w kościele Świętego Zbawiciela, który tutaj żeśmy odkrywali rok temu. I Haller też jest postacią, która
jakby nadaje się na kontrlegendę. Szczególnie w kręgach katolickich mógłby funkcjonować dobrze, ale jak wiadomo, część środowisk katolickich, ja na przykład tak polemizowałem po raz pierwszy na ten temat, jeszcze niewiele wiedząc, no może to był rok 83 na łamach tygodnika Ład. I kto był moim głównym polemizatorem? Ksiądz Musialik. Zdzisław Musialik. Tak. No, i to było trochę takie szokujące, no bo wydaje się, że tutaj Cud nad Wisłą, Haller i tak dalej, a ten ksiądz dał mu się pokrajać za tego Piłsudskiego. Profesor Zbigniew Wójcik, który był takim też adwersarzem wtedy, ale Wójcik miał klasę. To znaczy, że przyjmował argumenty, polemizował z nimi i tak dalej, natomiast niektórzy to no, obrzucali wyzwiskami tam i tak dalej, więc ta sprawa jest dosyć jakby trudna, bo tutaj wchodzą też emocje. Także proszę Państwa, kończąc, myślę, że naszym zadaniem jest przede wszystkim pokazywanie tego, jaka była prawda, dlatego że mit Piłsudskiego związany z 20 rokiem no już dzisiaj nie musi odgrywać takiej roli, nie wiem, mobilizującej naród, chociaż tak to ma miejsce, bo proszę zauważyć, że ta cała narracja historyczna służy obecnej polityce zagranicznej. To pewnie będzie mowa na ten temat, dlatego że profesor Nowak na przykład, który mówi starcie cywilizacji, wojna z odwiecznym wrogiem i tak dalej. I tu patrzcie, 20 rok jest tego przykładem, mimo że jakby rzeczywistości obecna i ówczesna nie mają nic do siebie. Ma się nijak. Nijak. Zresztą tym bardziej, że w Rosji w ogóle o 20 roku się prawie nie mówi. Kiedyś mi zadał jeden dziennikarz w radiu, jedynce, a więc wiadomo, mówi tak, proszę pana, dlaczego w Rosji się o tym nie mówi? Taki zły był. A ja mówię, proszę pana, bo u nich się nie mówi o klęskach, tylko o zwycięstwach. O zwycięstwach. A on tak, no tak rzeczywiście. No, u nas odwrotnie. czyli tyle. Pewnie jeszcze moglibyśmy na ten temat wiele dyskutować, ale polecam za tydzień śledzenie mediów publicznych i nie tylko. Dziękuję bardzo. Pytanie, czy miała w tym procesie utrwalania mitu dotyczącego 1920 roku jakiś duży udział ta ustawa dotycząca imienia, ochrony imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, a także no, ten Instytut Historyczny Wojskowy, który powstał i zajmował się historią najnowszą, prawda? Czyli jak gdyby... Czyli za sanacji, tak? Za sanacji. W jednym pytaniu w zasadzie zawarłem dwa. Znaczy ustawa niewielkie, bo to był 38 rok. 37. Tak, ale chyba weszła w marcu, więc to była taka reakcja na różne, nazwijmy, w cudzysłowie ekscesy medialne, czyli ten Cywiński, który tam pobity został. Notabene ostatnio ukazała się książka Wspomnienia działacza narodowej demokracji z Wilna, niszowe wydawnictwo, i opisuje kulisy tej sytuacji w Wilnie. Jak ja to czytam, mówię, cholera, takie, ponieważ po pobiciu tego Cywińskiego przez nieznanych sprawców, a wszyscy wiedzieli, że to są oficerowie, był bojkot towarzyski kadry oficerskiej, czyli jak wchodził oficer do tramwaju, ludzie wychodzili. To jest szokujące w Polsce sanacyjnej, gdzie był taki kult munduru, ale do tego jakby doszło. Natomiast z tego punktu widzenia to jakby ta ustawa nie miała na tą sprawę, co my mówimy, natomiast działalność, nazwijmy agent historycznych, tak, no bo to były książki, które masowo wówczas, na przykład Waligura, bardzo dobre opracowanie, ale wystarczy w przypisikach, co on tam pisze. Wizyta Witosa na froncie nie miała żadnego znaczenia, tym bardziej Hallera też, a te jego modły to już w ogóle i tak dalej. No to mniej więcej, ale jest to praca solidna, tylko że widać, że taka tendencja jest.